Wiemy już, jak działa pole typu number. Teraz omówimy inny wariant takiego pola. Będziemy wprowadzali wartości numeryczne, korzystając z suwaka. Przejdźmy więc do naszego formularza. Użyjmy jak zwykle pola input. Wprowadzamy atrybut type znak równości cudzysłów. Jako wartość podajemy range. Oczywiście pamiętajmy o tym, że taki znacznik nie posiada elementu zamykającego. Od razu dla przejrzystości wprowadzimy sobie br, aby wymusić przejście do kolejnego wiersza. Przejdźmy teraz do podglądu w przeglądarce Firefox. Zauważmy, że ta przeglądarka nie obsługuje pola typu range. Zamiast tego pojawiło się zwykłe pole tekstowe, do którego możemy wprowadzić dowolną zawartość. Czyli tak jak w poprzednim rozdziale, na pewno będziemy musieli użyć innej przeglądarki, w tym wypadku Chrome. Włączmy więc podgląd. I rzeczywiście mamy pole typu range, które ma formę suwaka. Za pomocą tego suwaka możemy ustalić sobie dowolną wartość. Jeśli klikniemy na przycisku wyślij, to ta wartość zostanie do naszego serwera przesłana. Zauważmy jednak, że tutaj możemy go przesuwać płynnie. Nie jest on przyciągany do żadnej konkretnej wartości. Dzieje się tak dlatego, że nie ustaliliśmy jeszcze wartości minimalnej i wartości maksymalnej dla naszego suwaka. Zamknijmy więc przeglądarkę i wprowadźmy teraz kilka atrybutów. Atrybut min, czyli wartość minimalna. Ustalmy ją na przykład na 1. Teraz wprowadźmy odstęp, użyjemy atrybutu max i wartość maksymalną ustawimy powiedzmy na 10. Przejdźmy do podglądu w przeglądarce jeszcze raz. Skoro mamy wartości od 1 do 10, to jeśli ustawimy na samym początku i klikniemy na przycisku wyślij, to do serwera przesłana zostanie oczywiście wartość minimalna, czyli 1. A jeśli ustawimy po stronie prawej, to zostanie przesłana wartość maksymalna. No i oczywiście możemy także przesyłać wszystkie wartości pośrednie. Zauważmy, że teraz nasz suwak przesuwany jest do konkretnych pozycji. Czyli teraz mamy 1, przesuniemy minimalnie na prawo, mamy 2, 3, 4 i tak dalej. Zmiany będą lepiej widoczne, jeśli zmniejszymy sobie zakres. Wartość maksymalną ustalmy powiedzmy na 5. Po zmodyfikowaniu atrybutu przechodzimy ponownie do przeglądarki. Czyli teraz możemy przyciągnąć do wartości 1, do wartości 2, 3, 4 oraz do wartości 5. Innych wartości nie możemy ustalić. Ten suwak zawsze będzie przyciągany. To może jeszcze bardziej sobie zmniejszmy, na przykład do 3. Teraz nasz suwak będzie mógł przyjąć tylko jedną z trzech wartości. Wybieramy podgląd i popatrzmy. Tutaj mamy 1, na środku mamy 2, a na końcu mamy 3. Innych wartości nie możemy wprowadzić. Możemy także dla naszego suwaka ustalić wartość domyślną. W tym celu użyjemy atrybutu value i na przykład ustalmy tutaj wartość 2. Włączmy podgląd po zapisaniu zmian jeszcze raz. Ustaliliśmy 2 za pomocą atrybutu value, czyli domyślnie ten suwak będzie znajdował się na środku, ponieważ wiemy, że mamy po lewej 1, po prawej 3, a na środku mamy 2. Możemy ustalić inną wartość, odświeżyć i suwak powróci na środek. Możemy także zdefiniować wartości ujemne. Na przykład minimalna wartość to minus 1, maksymalna to plus 1, a wartość domyślna to powiedzmy 0. Co to oznacza? Będziemy mogli wprowadzić jedną z trzech wartości, minus 1, 0 lub 1, z tym, że domyślnie suwak będzie znajdował się na środku, właśnie w wartości 0. Włączmy sobie podgląd jeszcze raz, zapiszmy zmiany. No i rzeczywiście, po lewej stronie mamy minus 1, po stronie prawej 1, a na środku mamy domyślną wartość 0.